Śląski kanał Games.pl, witajcie. Tym razem w strefie retro nieoczywisty wybór, bo wrócimy sobie do jednej z mniej wspominanych odsłon Medal of Honor. Przypominam, że seria ma swoje korzenie na PS1, a pierwszą część omawiałem już dla Was w jednym z poprzednich odcinków. Link podrzucam w prawym górnym rogu i na koniec filmu. Rising Sun to chronologicznie czwarta część w konsolowym cyklu, a druga na szóstej generacji konsol, czyli na PS2, Xboxie czy GameCube. I o ile wcześniej wojenne FPS-y umieszczały nas najczęściej w roli tych dobrych, walczących głównie z nazistami, to tym razem antagonistami mieli być Japończycy, a co za tym idzie, teren działań też miał się zmienić. Po raz pierwszy w tak sugestywny sposób mogliśmy doświadczyć japońskiego ataku na Pearl Harbor, zawitać w Singapurze czy na Filipinach. Czy jednak te mega poskryptowane misje przetrwały próbę czasu? Cóż, odpowiedź nie będzie prosta. Przede wszystkim odbiór Rising Sun w okolicach premiery bardzo się różnił w zależności od kontynentu. Amerykanie mocno krytykowali grę, wystawiając jej noty w okolicach piątek czy szóstek, z kolei Europa oceniała ją najczęściej albo na mocne 7, albo 8 na 10. Sam recenzowałem Rising Sun w formie pisanej w okolicach jego premiery i oceniłem go wtedy na 8,2 na 10, czyli z mojego punktu widzenia wysoko. Pamiętajcie jednak, że cofamy się tu do 2003 roku, czyli w erę mocno oskryptowanych strzelanek, które miały wywołać efekt wow wyreżyserowanymi scenami. Z poprzedniczki, czyli Medal of Honor Frontline, wszyscy zapamiętaliśmy zwłaszcza słynną plażę Omaha, natomiast tutaj zaczynało się od bardzo efektownej inwazji na Pearl Harbor. Staramy się więc bronić amerykańskiej floty, najpierw przedzierając się przez bombardowany okręt, by później wylądować na łodzi i pruć z wielkiego działa do przeszywających niebo samolotów. Jest efektownie i filmowo, i na pewno jak na sam początek misja potrafi zrobić wrażenie. Problem trochę w tym, że choć pierwszy oskryptowany i totalnie liniowy poziom zaostrza apetyt, to potem gra wyraźnie zwalnia i jest po prostu nierówna. Pomijając już problemy ze sztuczną inteligencją przeciwników, do czego jeszcze za chwilę wrócę, ja zapamiętałem z Rising Sun właśnie te nierówne misje. Co ciekawe, jest ich niewiele, ale są bardzo długie, moim zdaniem nawet zbyt długie i w sumie dość standardowe jak na tę serię. Już drugie zadanie, polegające na przedzieraniu się przez zniszczone miasto na Filipinach, jest przeciętnym questem z serii Medal of Honor, zupełnie jakby ktoś zrobił kopiuj wklej z folderu z niewykorzystanymi poziomami z innych odsłon serii. I choć w większości przypadków cele do zaliczania w trakcie trwania etapu nie odbiegają od standardów tej serii, to jednak trafiają się też ciekawe misje w rodzaju nocnego rajdu na Guadalcanal czy zwiedzania słynnego tajlandzkiego mostu na rzece Kwai. Moim zdaniem odbiór tej gry w dużej części będzie zależał też od tego, czy sami interesujecie się historią i na przykład oglądaliście stosowne filmy w rodzaju właśnie Mostu na rzece Kwai. Jeśli tak, z pewnością docenicie starania twórców, oczywiście mając na uwadze to, w której epoce gra się ukazała. Z perspektywy czasu trzeba naturalnie przymknąć oko na pewne umowności. Czy poziomy są liniowe? Tak, ogromne, ale liniowe. Posiadają liczne rozgałęzienia i sekretne obszary, ale korytarze, nawet mimo przedzierania się przez dżunglę, zdecydowanie tu czuć. Po drugie, znikające ciała. Było to dyskusyjne już w momencie premiery, a dzisiaj razi tym bardziej. No i wreszcie sztuczna inteligencja przeciwników. Umówmy się, to jeden z najsłabszych elementów tego tytułu. Czasami wrogie oddziały potrafią zaskakiwać celnością i liczebnością, ale najczęściej wystawiają się prosto pod kulę na otwartych przestrzeniach. Do częstych sytuacji mogę też zaliczyć to, że nagle jakiemuś oponentowi kończy się amunicja i stojąc przed nami zaczyna pokracznie przeładowywać. Albo to, że z najbliższych odległości
odległości nie trafiają, albo też wykonują kilka kroków w losową stronę lub obracają się przed oddaniem strzału. Cóż, nie ogląda się tego wszystkiego po latach najlepiej. Dodatkowo oliwy do ognia potrafią dolać wszechobecne skrypty. Bywają tutaj momenty, w których przeciwnicy będą się wysypywać praktycznie w nieskończoność, jeśli nie przesuniecie się kilku kroków do przodu. Było to przestarzałe już blisko 20 lat temu, dzisiaj razi tym bardziej. Inna sprawa, że podobać może się całkowicie inny klimat niż serwowany w poprzednich odsłonach. W większości misji czuć mocno naturę. Często przedzieramy się przez dżunglę, gęste zarośla, przeciwnicy potrafią ukryć się w dołach przykrytych liśćmi czy zaskoczyć nas ostrzałem z drzew. Poza tym ich działania zupełnie różnią się od niemieckich odpowiedników z frontline. Nie zdziwcie się, jak jakiś żołnierz wyjmie maczetę czy inny miecz i zacznie biec w waszym kierunku. Poza tym mi bardzo podobało się w przeszłości to, jak wiele pracy deweloperzy włożyli w jak najbardziej wierne odwzorowanie rzeczywistości. W filmach z cyklu Making of można obejrzeć, jak pojechali do kluczowych miejsc zawartych w grze, jak kontaktowali się z weteranami, którzy przeżyli tę wojnę i mogli opowiedzieć, jak to faktycznie było. Jasne, zdaję sobie sprawę, że to nie jest tytuł celujący w realizm i odwzorowanie faktycznego dramatu wydarzeń z przeszłości, ale jak na swoją epokę prezentowało się to całkiem nieźle. Dochodzimy więc do kluczowego, jak w każdej strefie retro, pytania. Jak gra się zestarzała? W sieci można spotkać się z wieloma negatywnymi opiniami. Sporo graczy podkreśla, że dla zupełnie nowych osób jest to tytuł niemalże niegrywalny. Cóż, ja patrzę na niego trochę przez pryzmat tego, że doświadczałem go w momencie premiery, więc pewnie wybaczam mu nieco więcej, ale moim zdaniem absolutnie nie jest aż tak źle. Da się przyjemnie pograć, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, musicie mieć świadomość, na co się piszecie. Nie oszukujmy się, strzelaniny z epoki PS2 czy Xboxa nie przystają do dzisiejszych standardów. Są mocno poskryptowane, liniowe i w wielu elementach umowne. Ja zdaję sobie z tego sprawę i na siłę tych oczywistości się nie czepiam. Po drugie i moim zdaniem nawet ważniejsze, istotne jest to, w którą wersję będziecie grać. Powiedziałbym nawet, że to jest wręcz kluczowe. Ja w momencie premiery przechodziłem wersję na PlayStation 2 i jak na tamten czas bawiłem się bardzo dobrze. Inaczej sprawa wygląda natomiast, gdy wróciłem do niej po latach. Razi niska rozdzielczość, nawet nie 480p, a zaledwie 480i, a do tego niestety mocno chrupiąca animacja. Gra stara się celować w 30 klatek na sekundę, ale wierzcie mi, na PS2 rwie praktycznie cały czas. Już w pierwszej misji jest słabo, ale ze względu na duże efekciarstwo i to, że na ekranie dzieje się naprawdę sporo, aż tak bardzo się tego nie odczuwa. Dalej niestety nie jest lepiej. Spadki do 10-15 klatek to raczej standard, a nie sporadyczne przypadki. W związku z tym niestety nie jest to przyjemne doświadczenie. Tu mogę się zgodzić, że dla świeżego gracza może to być nie do zaakceptowania. Odkupiłem więc szybko wersję na Xboxa Classic i mile się zaskoczyłem. Po pierwsze mamy tu 480p przez kabel komponent, co jest niezmiernie istotne na dzisiejszych telewizorach, a po drugie wreszcie płynną animację. Tutaj utrzymywanie się pomiędzy 25 a 30 klatkami to norma i choć chrupnięcia się zdarzają, to są to naprawdę okazjonalne przypadki. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Gra jest teoretycznie wstecznie kompatybilna na Xboxie 360, ale nawet o tym nie myślicie. W tym przypadku emulacja jest bardzo słaba. Płynność spada średnio do zaledwie 15 klatek i sporo osób raportuje problemy z save'ami. Gra zwyczajnie nie zapisuje progresu, mimo że dostajemy komunikat, że zapisuje. Co mnie zatem nie dziwi, kolejne generacje Xboxów, czyli Xbox One czy Xbox Series X, w ogóle Rising Sun nie wspierają. Podsumowując więc, najlepszym wyborem jest zdecydowanie wersja na pierwszego Xboxa Classic odpalana bezpośrednio na nim. To w tę wersję powinniście celować, jeśli chcielibyście sobie Rising Sun odświeżyć.
Jest to też niezmiernie istotne w kontekście kolejnej funkcji, którą chcę omówić. Rising Sun po raz pierwszy w serii na konsolach wspiera kooperację na podzielonym ekranie. Dla mnie to ogromny plus i pamiętam, że co-op podbił moją ocenę, gdy tworzyłem pisaną recenzję. Poziomy nieco przemodelowano, żeby premiować współpracę. Widać to już w drugim etapie, w którym w singlu przemieszczaliśmy się obok jadącego czołgu, a w koopie jeden z graczy zasiada za jego sterami i pruje w ten sposób do przeciwników. Świetna sprawa, ale jak się pewnie domyślacie, jest sens grać w ten sposób wyłącznie na Xboxie Classic. Tutaj nie ma problemu z wydajnością, a na PS2 niestabilna animacja w singlu tutaj staje się wręcz nieznośna, więc można sobie ten tryb odpuścić. Wspomnę jeszcze w formie ciekawostki o tym, że gra wspiera nawet tryb deathmatch dla 4 graczy na split screenie, ale nie testowałem go teraz, więc nie będę się na jego temat rozwodzić. Czy zatem Medal of Honor Rising Sun przetrwał próbę czasu? Jak widzicie, odpowiedź nie jest oczywista. Na Xboxie moim zdaniem tak, na PS2 niespecjalnie. Dodatkowo jeśli chcecie go zaliczać, musicie przymknąć oko na liczne umowności, o których wspomniałem wcześniej. Gra długa nie jest, co prawda poziomy są bardzo obszerne, ale jest ich zaledwie 9, więc teraz po latach kampania pękła u mnie w całe 5 godzin i 50 minut. Czy jest powód, żeby do niej jeszcze wracać? Ze względu na dużą liniowość i korytarzowość, większość powie pewnie, że nie, ale najwięksi hardkorowcy pokuszą się o szukanie sekretów, tajnych dokumentów czy zbieranie medali, za które później w opcjach odblokowują się różnego rodzaju bonusy w rodzaju filmów dokumentalnych czy making of. Ja bawiłem się dobrze, nie rewelacyjnie, nie bardzo dobrze, tylko po prostu dobrze, od czasu do czasu narzekając na głupotę wrogich oddziałów. Przeanalizujcie wszystkie za i przeciw i zdecydujcie, a jeśli już wrócicie, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.